Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki i dzisiaj zapraszam na najgorsze książki, jakie przeczytałam w 2022 roku. Uwielbiam końcówkę roku i te wszystkie filmiki podsumowujące rok, typu właśnie najlepsze książki, najgorsze książki, TBR-y na kolejny rok. Naprawdę sprawia mi to mnóstwo przyjemności, zarówno jeżeli chodzi o nagrywanie, jak i o oglądanie takich filmów u innych twórców. Także bardzo się cieszę, że w końcu ten moment nadszedł. No i myślę, że właśnie ten cykl podsumowań zaczniemy sobie od najgorszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. Ale tutaj, tak jak co roku, muszę zaznaczyć, że to po pierwsze nie są takie najgorsze książki pod tym kątem, że one są jakieś strasznie złe, ale raczej bardziej takie moje osobiste rozczarowania, na przykład książki, po których oczekiwałam z różnych względów znacznie więcej niż dostałam. No i właśnie dlatego one mnie rozczarowały. No i oczywiście też tutaj trzeba wspomnieć, że jest to ranking bardzo, bardzo subiektywny, więc jeżeli Wam którakolwiek z tych książek się podobała, no to oczywiście ja tutaj nie mam nic do tego, po prostu to jest moje zdanie i moje osobiste odczucia, także myślę, że warto sobie to ustalić na początku, żeby nikt nie poczuł się w żaden sposób urażony. Kiedy przygotowywałam sobie listę tych książek właśnie do nagrania tego filmu, to okazało się, że nie było ich aż tak wiele i miałam naprawdę trudności z wybraniem takich książek. Nad niektórymi się wahałam, ale jednak były to rozczarowania w pewnym sensie, dlatego ostatecznie postanowiłam je na tej liście umieścić. No i wyszło mi tych książek tylko 6, więc naprawdę jest to, uważam, niewielka liczba, chociaż też jakoś bardzo dużo książek w tym roku nie przeczytałam, bo ponad 50. No ale mimo wszystko tylko 6 takich naprawdę sporych rozczarowań, a reszta to były książki albo bardzo dobre, albo takie w porządku, ale też bez jakiegoś szału. Także myślę, że jest nieźle, ale żeby już nie przedłużać, to zaczynajmy. Postaram się te książki ułożyć w takiej kolejności od najlepszej wśród tych najgorszych do tej najgorszej z najgorszych. Zacznijmy sobie właśnie od miejsca 6 i jest to książka Intymności. To jest właściwie zbiór opowiadań, który czytałam dosyć niedawno, bo chyba jakoś w październiku, na pewno już pod koniec roku. I to jest książka, o której mówiłam, że tam są jakby dwa tomiki tych opowiadań. I pierwszy nazywa się bodajże Mnogości, a dopiero ten drugi to są Intymności. I o ile same te Intymności są rzeczywiście tym, co obiecuje okładka, to znaczy opowiadają o różnych problemach, z jakimi borykają się kobiety, typu bycie matką, ciąża, aborcja i takie kwestie właśnie no typowo kobiece, o tyle ten pierwszy zbiór Mnogości był taki strasznie nijaki. On też był tak dosyć źle napisany, w sensie jak porównać te dwa tomiki ze sobą, to naprawdę wydawało mi się, jakby Intymności pisał ktoś zupełnie inny, a to przecież była ta sama autorka, więc szkoda, że nie było to zamienione, to znaczy, że Intymności nie były najpierw, bo w momencie, kiedy ja do tych Intymności już dotarłam, to byłam tak zmęczona i troszkę może zniesmaczona Mnogościami, że już nie potrafiłam docenić Intymności. Także wydaje mi się, że tutaj gdyby je zamienić miejscami, to wyszłoby to o wiele lepiej. Natomiast jest to książka, po której spodziewałam się naprawdę wiele i myślałam, że bardzo, bardzo mi się spodoba. No a niestety tak nie było, więc dlatego właśnie znalazła się w tym rankingu. Ale zaznaczam, że to nie jest jakaś bardzo zła książka, po prostu dla mnie okazała się sporym rozczarowaniem w tym roku. I drugą taką książką, która okazała się sporym rozczarowaniem, a jest właśnie u mnie na tym 5. miejscu, jest książka, która myślę, że znajdzie się w wielu topkach tego roku, co zaskakujące, bo widziałam bardzo dużo pozytywnych opinii właśnie na temat tej książki, a jest to Ten dziwny wiek, Kylie Ride. I być może właśnie dlatego mnie ta książka tak bardzo rozczarowała, bo widziałam tyle zachwytów i tyle pozytywnych opinii, że naprawdę spodziewałam się czegoś bardzo, bardzo dobrego. A to była taka książka, z której ja niewiele wyniosłam. Doceniam to, że jest tutaj bardzo ciekawie ukazany rasizm, to znaczy z takiej perspektywy, z jakiej zwykle nie jest ukazywany. Natomiast to było dla mnie troszkę za mało, żeby docenić tę historię, bo fabularnie ona była dla mnie po prostu nudna. No i taka bardzo mało angażująca. Ja zupełnie nie poczułam żadnej więzi z tymi bohaterami. Było mi właściwie obojętne, co w tej książce się wydarzy. I trochę nie miałam ochoty jej kończyć, trochę się przemęczyłam z tą historią. No i właśnie fakt, że ona zbierała tak dobre opinie, że zdobyła nagrodę Goodreads Choice Awards, że była ogólnie chwalona, spowodował, że moje rozczarowanie było tym większe. Dlatego właśnie Ten dziwny wiek znalazł się na 5. miejscu w tym rankingu. Przerwa na herbatkę. 4. miejsce to Marcin Wicha i Nic drobniej nie będzie. Jest to zbiór esejów, który też czytałam bardzo niedawno, bo chyba właśnie też w październiku. I to jest taka książka, po której też spodziewałam się nieco więcej, dlatego że czytałam książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłam, tego samego autora. To jest zresztą książka, która zdobyła nagrodę Paszportu Polityki, o ile pamiętam. I ona była naprawdę świetna. Bardzo mi się podobała, bardzo podobała mi się wrażliwość autora i to, w jaki sposób przedstawił swoją relację z matką, bo to była taka książka po części autobiograficzna. Natomiast Nic drobniej nie będzie, to jest taki zbiór esejów, które komentują rzeczywistość bieżącą, takie ostatnie lata, myślę, że tam 2018-2022. No i niestety nie są one jakoś bardzo trafne, to znaczy to były takie rzeczy, które mi się wydawały dosyć oczywiste i nie odnalazłam w tym żadnej złotej myśli, żadnej głębi, niczego takiego, co wiecie, przeczytałabym i pomyślałabym, o kurczę, rzeczywiście, wcześniej nie patrzyłam na to w ten sposób, a tutaj właśnie autor pokazał mi jakąś nową perspektywę. No niestety tak nie było i właściwie nic z tych esejów nie wyniosłam, bo językowo, co dziwne, też nie trafiły do mnie jakoś szczególnie bardzo.
bardzo, w przeciwieństwie do właśnie tej książki, o której wspomniałam, czyli rzeczy, których nie wyrzuciłem, bo skoro jakby tematycznie mnie nie zainteresowały, albo może nie tyle nie zainteresowały, co po prostu niczym absolutnie nie zaskoczyły i nie pokazały niczego z nowej strony, to myślałam, że chociaż będzie to taka uczta językowa, ponieważ no wiedziałam, jak Marcin Wicha pisze, ale też okazało się, że być może dlatego, że były to felietony, był to taki język bardzo prosty, bardzo potoczny, zupełnie, no nie wiem, jakoś mnie ta książka do siebie nie przekonała i żaden z tych felietonów nie wydał mi się jakoś szczególnie ciekawy. Miejsce trzecie to książka Sebastiana Nowaka, Powszednia historia, i to, o ile pamiętam, był debiut pisarski tego autora. I to jest taka książka, która zupełnie nie została mi w głowie, to znaczy ja teraz nie jestem w stanie Wam powiedzieć, o czym ona była. Pamiętam, że mieliśmy tam trójkę bohaterów mieszkających w Warszawie, tak w wieku właśnie około 20-30 lat, którzy gdzieś tam wkraczają w tą taką dorosłość, próbują ułożyć sobie życie i trochę się miotają. I to też jest książka, po której ja spodziewałam się, że będę się mogła bardzo z tymi bohaterami utożsamić, bo też w tym momencie życia, w którym czytałam tę książkę, byłam właśnie w trakcie przeprowadzki do Warszawy, też zmieniałam swoje życie i też tak szukałam swojego miejsca na nowo i próbowałam ustalić, dokąd to moje życie właściwie zmierza, no ale zupełnie tego nie poczułam. To jest kolejna książka, podobnie jak Ten dziwny wiek, gdzie zupełnie z bohaterami się nie utożsamiłam, gdzie było mi zupełnie obojętne, co w ich życiu się wydarzy. Nie lubię takich książek, które nie robią ze mną absolutnie nic. To znaczy, już wolę, kiedy książka bardzo mnie denerwuje z jakiegoś powodu, albo bohaterowie są tacy, że nie do końca ich lubię, ale jednak jest to ciekawe, niż właśnie takie książki jak Powszednia historia, które nie pozostawiają po sobie absolutnie nic, żadnych emocji, czy to negatywnych, czy pozytywnych. No a właśnie niestety Powszednia historia taką książką była i skutkuje to tym, że zupełnie nie została mi w głowie i równie dobrze mogłabym jej po prostu nigdy nie przeczytać i wyszłoby na to samo. Drugie miejsce, ale właściwie mogłoby być tak naprawdę ex aequo z pierwszym, to jest również książka, która była bardzo, bardzo chwalona, a jest to Ostatnia prawdziwa singielka. Skusiłam się na tę książkę, ponieważ słyszałam porównania do dziennika Bridget Jones, że jest to podobny poziom humoru, ja akurat dziennik Bridget Jones bardzo lubię, że jest to taka książka właśnie tego typu, tylko że w azjatyckich realiach, więc bardzo mi się to spodobało, bo wydawało mi się to czymś nowym, takim świeżym, ale jednocześnie zabawnym, przyjemnym, lekkim. I to też miała być taka książka, która porusza poważne tematy, ponieważ główna bohaterka jest 33-latką bodajże, jest singielką, nie ma dzieci, natomiast pochodzi właśnie z bogatej azjatyckiej rodziny, gdzie jest bardzo, bardzo duży nacisk ze strony matki, ale w ogóle całej rodziny, żeby za mąż wyszła, żeby urodziła dziecko, żeby po prostu wpisała się w taki tradycyjny model rodziny, a nasza główna bohaterka zdecydowanie nie jest na to gotowa. I tematycznie to brzmi naprawdę spoko i też myślę, że dlatego na tę książkę się skusiłam, ale ta książka była tak fatalnie napisana. Po pierwsze, było tam mnóstwo jakichś no, bardzo nieśmiesznych wstawek. Pamiętam, że kiedy o tej książce mówiłam, to chyba czytałam fragmenty, czy gdzieś je wrzucałam na Instagrama. Teraz już tego nie mam, bo też pozbyłam się samej książki. Natomiast to poczucie humoru było tak bardzo nie moje i tak bardzo mnie żenowało zamiast śmieszyć, że naprawdę myślałam, że tej książki nie skończę. A poza tym główna bohaterka też mnie bardzo denerwowała pod tym kątem, że ona walczyła o awans w swojej firmie, pracowała w jakiejś firmie prawniczej i ze swoim kolegą z pracy walczyła o awans, byli takimi rywalami. Natomiast to, co było opisywane, stało zupełnie w kontrze do tego, czego ona chciała, ponieważ wiecznie przychodziła do tej pracy spóźniona, zawsze była nieprzygotowana, zawsze była pijana albo na kacu, nawet były takie fragmenty, gdzie przychodziła jeszcze lekko wstawiona do pracy, w ogóle właśnie ciągle piła alkohol w tej książce, to było ciągle podkreślane. Zupełnie to do mnie nie trafiło, ale właśnie chyba najgorszy w tym wszystkim był ten humor, który był jak dla mnie zupełnie nieśmieszny, bardzo żenujący. No i naprawdę te niektóre fragmenty były tak słabe, że ja się łapałam za głowę po prostu, co ja czytam. A to też była książka, którą widziałam w wielu polecajkach, pamiętam, że wiele osób o niej mówiło i ona też miała piękną okładkę i przez chwilę myślałam, że zostanie na mojej półce właśnie ze względu na tę okładkę, ale ostatecznie stwierdziłam, że nie ma sensu jej trzymać i lepiej puścić ją dalej w świat, bo może znajdzie kogoś, komu spodoba się zdecydowanie bardziej niż mnie, ale zdecydowanie jest to jeden z największych zawodów tego roku. No i książka numer jeden, czyli ta najgorsza z najgorszych, ale tak jak mówię tutaj, ex aequo mogłaby się znaleźć Ostatnia prawdziwa singielka, to jest książka Atomowe nawyki. Ja z reguły nie czytam takich motywacyjnych, coachingowych książek, trzymam się od nich z daleka, bo wiem, absolutnie wiem, że one mi się nie spodobają. Nie było jeszcze takiej książki w tych klimatach, która by mi się spodobała, więc nie wiem, co mnie podkusiło, żeby po te atomowe nawyki sięgnąć. Pamiętam, że widziałam kiedyś jakiś cytat na TikToku i stwierdziłam, że no dobra, może przeczytam. W ogóle ta książka jest bardzo popularna, wydaje mi się, że to jest trochę taki klasyk właśnie takich książek coachingowych. A ja też czytałam ją podobnie jak Powszednią historię w momencie przeprowadzki z Kielc do Warszawy. I też były takie momenty, że było mi strasznie ciężko w tym czasie. Byłam taka zdemotywowana, bo długo nie mogliśmy znaleźć mieszkania, nie wiedziałam, co będzie z pracą. Więc byłam w takim naprawdę, no, dołku. I myślałam, że może taka książka, to naprawdę musiała być desperacja, że ja stwierdziłam, że taka książka może mi pomóc, że spróbuję z taką książką, bo może gdzieś tam wzbudzi we mnie te pokłady motywacji. No ale okazało się, że nie, absolutnie nic się nie zmieniło. To jest takie typowe coachingowe
Nie wiem, jak to ująć, żeby nie przeklinać. Ale wiecie, takie typowe bzdury, że nie wiem, nie pij kawy na mieście, to przez rok oszczędzisz na coś tam i coś tam. Wstawaj codziennie wcześniej rano, to osiągniesz to i to. Tego typu bzdury, które są bardzo często słyszane i z których myślę, że sporo osób też jednak już się śmieje, bo myślę, że często autorzy takich książek i takich artykułów nie zdają sobie sprawy z przywileju też, jaki wynika na przykład z tego, że można sobie na to pozwolić i że można na przykład oszczędzić jakieś duże pieniądze, nie pijąc kawy na mieście, już pomijając fakt, że wielu ludzi po prostu nie stać na to, żeby codziennie pić kawę na mieście. Myślę, że mało kto wydaje pieniądze codziennie na jakąś kawę za 15 czy 20 zł. Tak więc to są takie książki, które mi się zupełnie wydają oderwane od rzeczywistości i zupełnie nieprzystające do przeciętnego człowieka, przeciętnego Polaka na przykład, który no często ledwo wiąże koniec z końcem, często go nie stać na opłacenie rachunków, a co dopiero mówić na kupowanie sobie kawy na mieście czy w ogóle jedzenie na mieście. Także no niestety, ale to nie jest książka, którą polecam. No ale tak jak mówię, ja w ogóle jestem uczulona na wszelkie tego typu coachingowe porady. Coś mnie po prostu podkusiło raz, żeby po taką książkę sięgnąć i już dobitnie przekonałam się, że jestem pewna, że to nie są książki dla mnie i to nie są treści, które do mnie trafiają. Nie neguję tego, że komuś mogą pomagać, natomiast ja zupełnie nie jestem tą osobą i dla mnie to po prostu było pół na pół, z jednej strony bzdury, a z drugiej po prostu oczywistości, o których wydaje mi się, że każdy wie i każdy jest tego świadomy i nie trzeba tego wydawać w formie książki. Także dziękuję, ale raczej w najbliższym czasie po książki coachingowe i motywacyjne sięgać nie będę. I to by było na tyle. To była ta moja niechlubna topka 6 najgorszych książek, które przeczytałam w tym roku, a w zasadzie tych największych rozczarowań, tak jak mówiłam na początku. Koniecznie dajcie znać, czy zgadzacie się ze mną co do tych książek, czy może o której z nich macie zupełnie inne zdanie i jaka była najgorsza książka, którą wy w tym roku przeczytaliście. Jestem tego bardzo ciekawa i czekam na wasze komentarze. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym już niedługo. Cześć!